Kłódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Prawie 1500 projektów, a tak naprawdę marzeń mieszkańców sołectw łódzkiem otrzymało w tym roku wsparcie z budżetu województwa. Na ich realizację Sejmik przeznaczył w 2024 roku rekordowe 38,5 miliona złotych. Dotacje trafiły do 1462 miejscowości, które brały udział w trzech konkursach. Sołectwo na plus, infrastruktura sołecka na plus i świetlica sołecka na plus. W kończącej się kadencji samorządu sołectwa w łódzkiem z budżetu województwa otrzymały 75,5 miliona złotych, które wydały na inwestycje zgłaszane przez mieszkańców. Dla porównania, w poprzedniej kadencji wsparcie dla sołectw wyniosło 2 700 000 złotych. Dla mnie to nie jest tylko sprawa pieniędzy, tego, że jest tego więcej, tylko kwestia dialogu z wami. Mieliście pomysły, mogliście z tymi pomysłami wychodzić, mogliście się do nas zgłaszać, a myśmy te pomysły rozszerzali. Co najmniej 8 tysięcy teleopasek trafi do seniorów i osób chorych z województwa łódzkiego. Urządzenia zapewnią całodobowy monitoring podstawowych funkcji życiowych oraz możliwość wezwania pomocy w sytuacjach nagłych. Uruchamiana jest procedura przetargowa i za kilka tygodni pierwsze opaski powinny już trafić do mieszkańców. Ten program jest dedykowany dla osób, które mają choroby otępienne. Tutaj mówimy zwłaszcza o chorych na chorobę Alzheimera, ale również grupa osób, które mają przekroczone 65 lat życia oraz przynajmniej dwie choroby przewlekłe współistniejące. Samorząd województwa łódzkiego zaprasza do udziału w konkursie Zielona Architektura Zdrowia i stworzenie ogrodów hortyterapeutycznych wokół szpitali Kopernika w Łodzi oraz szpitala w Zgierzu. Nagroda za pierwsze miejsce to 15 tysięcy złotych, za drugie 10 tysięcy, a za trzecie 5 tysięcy złotych. Projekty można zgłaszać do 23 kwietnia. Zwycięskie projekty będą realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych województwa łódzkiego. 19 i 20 kwietnia zapraszamy do Teatru Wielkiego w Łodzi na operę Giuseppe Verdiego Nabucco. Ten majestatyczny utwór pozwala nam cofnąć się do czasów, gdy lud żydowski znajdował się pod panowaniem babilońskiego władcy. Tęsknota Izraelitów za utraconą wolnością przeplata się tutaj z dworskimi intrygami rządzą władzy oraz rozterkami miłosnymi córek króla. Natomiast 20 kwietnia w Teatrze Jaracza w Łodzi odbędzie się premiera spektaklu dla dzieci Tylko jeden dzień. Pewnego razu Liz i Dzik, dwoje zgranych przyjaciół, obserwują, jak z jajka wykluwa się mała muszka majowa. Ponieważ, jak powszechnie wiadomo, owady te żyją tylko jeden dzień, przyjaciele, nie chcąc unieszczęśliwiać nowo poznanej, wymyślają zabawę, która odwraca rzeczywistość. Ja chciałem powiedzieć, że od 10 lat robię największe kongresy weterynaryjne w Polsce dla lekarzy małych zwierząt. A przy okazji tych kongresów w mojej lecznicy w Zgierzu organizujemy warsztaty przedkongresowe, gdzie przyjeżdżają lekarze z różnych miejsc Polski, uczą się tutaj u nas, ale przy okazji oczywiście odwiedzają Zgierz. I często bardzo te same osoby przyjeżdżają w różnych latach i co bardzo mnie cieszy, a to prawdopodobnie jakby jest zasługą naszego pana prezydenta, że ci ludzie właśnie widzą zmiany, jakie w ciągu tych ostatnich 10 lat w Zgierzu na dobre nastąpiły. W związku z czym chyba tutaj lepszej rekomendacji niż od moich kolegów, niż ode mnie samego nie może być więcej, ponieważ Zgierz rzeczywiście przez te 10 lat nabrał niesamowitego tempa w rozwoju in plus, co jest bardzo istotne dla nas wszystkich Zgierzan, dla mnie i dla tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają do Zgierza. Przemku, bardzo Ci dziękuję za te 10 lat. Dzięki ogromne. Chciałbym Państwu powiedzieć, że nasza współpraca z panem obecnym prezydentem, panem Przemysławem Staniszewskim, zaczęła się już w pierwszych miesiącach jego pierwszej kadencji. Z naszej inicjatywy i przy jego ogromnym zaangażowaniu powstał pomnik wolności i niepodległości, który jest hołdem dla członków Zgierskiej Solidarności, a także dla wszystkich ludzi, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę. Pan prezydent udziela nam wsparcia i pomocy we wszystkich przez nas organizowanych uroczystościach narodowo-patriotycznych i sportowych. Mogę tutaj wymienić wsparcie finansowe wyścigu Solidarności.
Dlatego, szanowni członkowie i sympatycy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, proszę Was, abyście 21 kwietnia poparli urzędującego prezydenta, pana Przemysława Staniszewskiego, oddając na niego głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję ogromne. Seniorzy miasta Zgierza dzisiaj spotykają się, żeby poprzeć naszego prezydenta, pana Staniszewskiego Przemka. Bardzo silnie wspieramy go i w drugiej turze mamy nadzieję, że wszyscy będą głosować za nim. Jest to człowiek, który wart tego i zasługuje na poparcie. Brawo za Przemkiem. Jako mieszkanka Zgierza widzę, jak ten Zgierz za jego kadencji się zmieniał. Mamy przykład naszego tutaj pięknego parku, gdzie możemy spacerować, odpoczywać. Takich miejsc jest pełno. Tylko osoba ślepa może powiedzieć, że w Zgierzu nic się nie zmienia. Ma dużo rozpoczętych inwestycji, planów. Naprawdę robi wszystko i dla nas seniorów, i dla młodzieży. Naprawdę zaufajcie nam, doświadczonym ludziom, że nie głosowalibyśmy na osobę, która nie jest tego warta. Wypowiedzi będą się powielać, ale całym sercem przez dekadę jesteśmy za Przemkiem. Cały czas. Nie było takiego prezydenta, jak jestem od urodzenia mieszkanką Zgierza. Znałam kilku prezydentów osobiście, ale nie było takiego gospodarza, który jest do tej pory i niech będzie nadal. Jesteśmy za nim, całym sercem. Bardzo wiele zrobił dla Zgierza. Ten Zgierz zmienił się nie do poznania. Malinka, staw, bloki, ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, stary młyn. Naprawdę jest bardzo, bardzo wiele zrobione dzięki temu prezydentowi. Jesteśmy z panem! Jesteśmy z panem! Uwaga, mamy nową promocję, tym razem dla nowych abonentów. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet praktyczny. Przy podpisaniu nowej umowy na 24 miesiące, biorąc pakiet podstawowy TV plus internet 150 megabitów na sekundę, zapłacisz jedynie 96 zł. Dodatkowo obniżamy opłatę instalacyjną. Dzięki pakietowi praktycznemu zapłacisz mniej. Zapytaj o szczegóły w biurze obsługi klienta Zgierz, ulica Lechonia 2. Dzień dobry, Aleksandra Gębicka. Mamy dzisiaj wtorek, 16 kwietnia. Przed nami druga tura wyborów, dlatego zapraszam Państwa do obejrzenia debaty prezydenckiej. Proszę Państwa, 18.34 minęła właśnie. Mamy 4 minuty opóźnienia, no ale tak to jest, gdy mamy do czynienia z debatami, z audycjami na żywo. Dzień dobry Państwu. Witam ze studia Infimedia, nazywam się Sławomir Uzarski i mam zaszczyt poprowadzić debatę prezydencką. Ta debata jest troszeczkę inna niż te do tej pory, dlatego że postanowiliśmy w 3 redakcje zjednoczyć się, zebrać siły, bo mamy przeciwników bardzo godnych tutaj tych pytań. I są ze mną pan, nie przepraszam, zacznę od Karoliny. Karolina z portalu tuzgierz.pl, Karolina Wolska i Rafał Woźniak z telewizji Centrum Zgierz. Jak mówiłem, nazywam się Sławomir Uzarski i reprezentuję studio Infimedia. A ja zacznę może teraz od naszych kandydatów. Serdecznie witam kandydatów na urząd prezydenta miasta Zgierza. Są z nami pan Przemysław Staniszewski. Witam Państwa, witam telewizów. Z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Przemysława Staniszewskiego oraz pan Łukasz Wróblewski. Witam serdecznie. Z listy Koalicji Obywatelskiej. Zgadza się? Zgadza się. No więc może zaczniemy od scenariusza dzisiejszego spotkania. Proszę uprzejmie, bo ja już niechcący przedstawiłem
swoich współprowadzących, bo to miała zrobić Karolina. No ale to znaczy, że wszystko idzie... Karolina, jeszcze coś powiesz. Ku dobremu. Karolina, powiedz jeszcze coś. Powiedz jeszcze, że też witasz widzów. No ja witam bardzo serdecznie. No, powiedziała. Panowie i drodzy widzowie, przedstawię wam scenariusz tego dzisiejszego spotkania. Bardzo ciekawy scenariusz. Na początek będziemy zadawać wam po dwa pytania z każdej redakcji. Macie na odpowiedź 90 sekund, czyli półtorej minuty, normalnie tak mówiąc. Następnie mamy w planach pytania od widzów, które dostaliśmy na skrzynkę mailową. Sporo tych pytań było, bardzo za nie dziękujemy. Wybraliśmy naszym zdaniem te najlepsze, najciekawsze. I tutaj podobnie będziecie mieli 90 sekund na odpowiedź. I chyba najciekawsza część programu, tak mi się wydaje, to będą pytania panów do siebie nawzajem. Tutaj mamy taką propozycję, że na zadanie pytania macie 30 sekund, na odpowiedź minutę. I na ewentualną ripostę, gdy taka będzie wasza wola, macie znowu 30 sekund. I jeszcze na koniec mamy autoprezentację, gdzie będziecie mogli panowie się przedstawić, opowiedzieć o sobie. Ostatnie te dni już kampanii biegną, czyli macie wielką okazję, żeby się jeszcze raz zaprezentować. I mamy jeszcze, mam do was jeszcze taką jedną niespodziankę, prośbę, ale to już powiem w trakcie, pod koniec, jak już będziecie... Nie, brońcie ręka boska, całą noc nad tym siedziałem. Będzie to taka prośba do was, żeby trochę rozluźnić atmosferę i żeby was po prostu... Ale to też jak wy będziecie już rozgrzani, wtedy was o to poproszę. Proszę uprzejmie. Zaczynamy. Karola, może ty pytanie pierwsze. Pierwsze pytanie? Mhm. Do kogo chciałbym pierwsze pytanie? Losujemy, czy zgodzicie się na to, że po prostu wybieramy? Państwo wskazuje się. Tak, nie ma tutaj jakichś przeciwwskazań, żeby później nie było, żeby ktoś nam nie powiedział, a dlaczego ten był pierwszy, a ten drugi. Nie macie tutaj problemu. Zrobimy najbliżej drugą debatę. Tak mi się wydaje. To bardzo dobry pomysł. Zdążymy jeszcze. Super, super. Proszę, Karola. No dobrze, to może w takim razie zaczniemy od prezydenta Przemysława Staniszewskiego. Według mieszkańców komunikacja miejska w Zgierzu pozostawia wiele do życzenia, w szczególności stan techniczny i czystość pojazdów. Jak przed podpisaniem nowej umowy, która ma zostać podpisana w tym roku, z przewoźnikiem ustrzec się przed podobnymi problemami? Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję za tą możliwość dzisiaj debatowania wspólnie z panem Łukaszem. Rzeczywiście temat jest ważny i wartki dla wielu mieszkańców, zwłaszcza, że kończy się nam nasza umowa wieloletnia dotycząca usług komunikacji publicznej. Jest to dosyć istotny element, aby wszystkie te niedociągnięcia, uwagi składane przez mieszkańców, zwłaszcza w toku prowadzenia konsultacji społecznych, uwzględniać, nie tylko dotyczących linii komunikacyjnych, ale przede wszystkim uwagi dotyczące taboru. Polepszać warunki komunikacyjne, to także usprawniać i polepszać komfort podróży naszych mieszkańców. Stąd też idea jest, aby wymogi związane przede wszystkim z utrzymaniem taboru będącego na stanie podmiotu świadczącego usługę były jak najwyższe. Żeby ten tabor był jak najnowszy, a bym powiedział, spełniał dzisiaj ważne wymagania dotyczące ustaw o elektromobilności czy niskoemisyjności. Stąd też praca związana z realizacją całego tego dokumentu dotyczącego nowego postępowania musi uwzględniać te wszystkie elementy, postulaty zgłoszone przez mieszkańców. W moim mniemaniu dzisiaj konsultacje wskazały te wszystkie niedomagania, które musimy wypełnić, aby uzyskać zadowolenie. To nie tylko właśnie stan taboru, ale przede wszystkim nowy układ komunikacyjny, sprawność funkcjonowania komunikacji, czytelność, jasność rozkładów jazdy, ich terminowość dojazdu. Stąd też te wszystkie zabiegi, aby to wszystko było spełnione w tych warunkach nowej procedury postępowania. Idealnie w czasie. No, perfekcyjnie. Perfekcyjnie. To samo pytanie kierujemy do drugiego kandydata, Łukasza Wróblewskiego. No to już myślę, że pokrótce przeczytam. Dobrze. Czyli mieszkańcy mówią o tym, że stan techniczny i czystość pojazdów pozostawiają wiele do życzenia. Jak przed podpisaniem umowy z przewoźnikiem ustrzec się przed podobnymi problemami? Tak. Ja także dziękuję za możliwość tej rozmowy. Dzisiaj, jutro, w środę mamy taki cykl trzech debat i mam nadzieję, że one naprawdę pokażą Państwu, jaki jest obraz Zgierza w naszych i bardzo dziękuję panu prezydentowi za to, że zacytował większość rzeczy, które przez całą tą kadencję jako radny
i jako kandydat na prezydenta także mówię, bo powtarzałem to wielokrotnie. Podróż komunikacją miejską zaczyna się w domu, gdy wybieramy rozkład jazdy, gdy szukamy najlepszego sposobu dotarcia do celu. I to wszystko musi się na cały obraz komunikacji składać i musi być dobre i przyjazne. I tu trochę się dziwię, bo mamy już połowę kwietnia i dziwię się panu prezydentowi, że tak spokojnie mówi o tych konsultacjach społecznych, które odbyły się w styczniu. Miały być ich wyniki znane już w marcu. Przetarg miał być ogłoszony na przełomie lutego-marca. Żadna z tych rzeczy się nie wydarzyła. I tak naprawdę pan prezydent mówi, że zna obraz, który wyłania się z konsultacji. Ja go znam dlatego, że na tych konsultacjach także z mieszkańcami byłem i oczywiście jakby znam obraz komunikacji, ponieważ także jeżdżę autobusami, no ale tego nie mamy i bardzo mnie dziwi właśnie to zadowolenie pana prezydenta, jeżeli nic tak naprawdę na razie się nie stało, a czerwiec i koniec umowy blisko. No bo idealnie. To co, drugie pytanie? Tak, proszę uprzejmie, drugie pytanie od ciebie. Załatwmy od razu sprawy autobusowe i mojej głowy. To może teraz zapytam w drugiej kolejności, jeżeli to panom nie przeszkadza i panu w szczególności mówienie po raz kolejny pod rząd. Tutaj ponownie pytanie dotyczące komunikacji miejskiej. I pytanie, które było wielokrotnie podnoszone podczas właśnie jakby tych konsultacji społecznych, czyli jak zmodernizować siatkę połączeń, by pogodzić interesy mieszkańców różnych części miasta i czy Zgierz na to stać? Tak, Zgierz stać na dobrą sieć komunikacji miejskiej. Ta sieć nie jest mała, jest duża, tylko widać, że jest w toku trwania tej umowy, która się właśnie kończy, ona coraz bardziej się psuła. Psuły się te rozkłady, co widać było po tak zwanych stadach autobusów i o czym wielokrotnie, chociażby dzisiaj rano rozmawiałem z mieszkańcami na placu Kilińskiego, gdy z panią prezydent Hanną Zdanowską ogłaszaliśmy, że doszliśmy do porozumienia, jeszcze takiego wstępnego, bo jestem jeszcze przez kilka dni, mam nadzieję, tylko kandydatem na prezydenta, co do linii nocnej i zmian w kursowaniu tramwaju. Ale dobrze ułożona siatka przy ciągle ograniczonych nakładach, które możemy, bo to jest ponad 30 milionów złotych rocznie, bardzo duże obciążenie dla budżetu, ale możemy tak ułożyć te rozkłady, żeby te autobusy się uzupełniały, a nie dublowały. To jest drobna różnica językowa, ale bardzo duża różnica w jakości podróżowania. Znam oczywiście opinię, że no każdy z pasażerów chce do jednego miejsca dojechać na tą samą godzinę, dlatego one się tak dublują, ale to naprawdę można dobrze zaplanować w konsultacji z mieszkańcami, po dobrych badaniach, jak ułożyć rozkład jazdy, aby dojechać wszędzie, najwyżej po prostu z przesiadką. Dziękuję bardzo. Wygląda to, że jeszcze przed czasem. No, autobus dojechał. Raz szybciej, no raz się zdarzy. To samo pytanie kieruję do Przemysława Staniszewskiego. Powtórzę, czyli jak zmodernizować siatkę połączeń, by pogodzić interesy mieszkańców różnych części miasta i czy Zgierz na to stać? Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze to, że koszty związane dzisiaj z komunikacją nie są wcale małe. Jeżeli mówimy o wydatkach rzędu 35 milionach, a nie całej połowie tej wartości wpływów związanych z chociażby z wpływami z tytułu biletów, czy chociażby realizacji połączeń, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, na co nas de facto stać w ramach nowego przygotowanego kontraktu. Ja rozumiem zdziwienie, przy czym to zjawisko jest, panie Łukaszu, dosyć skomplikowane. To nie jest tak, że tylko mieszkańcy wyrażają swoją wolę i wygłaszają swoje opinie w toku konsultacji, bo głównie mówiliśmy o siatce połączeń, uzupełniając o materiały dotyczące innych tematów wrażliwych i ważnych dla mieszkańców. Stąd też przygotowanie nowego postępowania. Stworzenie nowej siatki połączeń jest na tyle istotne. Musimy uwzględniać również kwestie chociażby zabudowy układów połączeń, których dzisiaj mamy ściśle określoną ilość, ale też potrzeby chociażby dużego osiedla 650-lecia. Nie da się też tak wywieźć mieszkańców na określone godziny do centrów przesiadkowych, chociaż na plac Kilińskiego, który taki stanowi, aby wszystkie pojazdy mogły w danym momencie wyjechać przy ograniczonej ilości chociażby układów drogowych, które mogą dostarczyć. Stąd też ważne elementy połączenia kilku elementów związanych z realizacją tego
ważnego i wartkiego tematu, budowa, rozbudowa sieci połączeń, która ma stanowić alternatywę dojazdu, bo wtedy będziemy mieli takie zjawisko tych stadnych przejazdów. Dzisiaj od tego chcemy odchodzić, aby stworzyć naturalną siatkę połączeń, która spełnia oczekiwania, ale również odpowiada na potrzeby, które do tej pory były. Znowu idealnie. Znowu idealnie. Tym razem autobusy przyjechały na czas. Kolejny raz. Panowie, teraz pytanie ode mnie, od naszej redakcji. Pytania dwa. To może znowu od pana Przemysława Stanisławskiego, żeby tak było krzyżowo. Trzeba przyznać to i tutaj co do tego nie mamy wątpliwości, że miasto Zgierz od wielu lat wspiera finansowo sportową młodzież oraz dzieci. Tutaj nic nie można się przyczepić. Ale czy idąc za przykładem miast tutaj w naszym regionie jak Aleksandrów Łódzki, czy Głowno, czy Kutno, myślicie panowie o tym, żeby wspierać też sport seniorski? Jak to zrobić? Czy macie jakieś takie naprawdę konkretne pomysły na ten problem? Szanowni Państwo, po pierwsze ważny element wspierania sportu, przede wszystkim szkolenia dzieci i młodzieży, jest po stronie samorządów. I rzeczywiście my w tej materii mamy jeszcze wiele do zrobienia, pomimo tego, że w toku tej mojej blisko dekady kadencji i funkcjonowania stanowiska prezydenta stale podnosimy chociażby wartości, które w pewnym czasie uległy diametralnym przed moim objęciem urzędu obniżeniu. Ale dzisiaj postawiliśmy na jeden szczególny argument. Rozwój bazy sportowej, stworzenie warunków do tego, aby dzieci i młodzież mogła w ogóle trenować. To był punkt wyjścia na realizację dalszych planów, założeń związanych ze szkoleniem najmłodszych mieszkańców naszego miasta, ale tworzenie też warunku do tego, żeby właśnie Zgierz był postrzegany jako atrakcyjne miejsce, które może być stolicą, jakby nie patrząc, w obszarze powiatu, a także w obszarze aglomeracji łódzkiej, jako przykład realizacji inwestycji kluczowych, które mogą być magnesem do realizacji różnych wydarzeń. Oczywiście sport seniorski jest bardzo ważny, natomiast należy odpowiedzieć na pytanie, czy miasta Zgierz na to stać, aby znaleźć formułę, w której w ogóle jest taki mechanizm, w którym możemy ten sport seniorski finansować. Do końca nie. Można to robić w różnoraki sposób, jak robią inne samorządy z otoczenia. Myślę, że ten element przed nami. Można wykorzystywać inne elementy, narzędzi, chociażby podmiotów prywatnych, publicznych, również i spółek z udziałem miasta, albo zachęcania przedsiębiorców z terenu Zgierza, aby finansowali tego typu przedsięwzięcia. Naszym celem dzisiaj jest priorytetowo szkolenie dzieci. Panie Łukaszu, to same pytanie dla pana. Sport jest bardzo ważny. Jest jedną z form promocji miasta, jest jedną z form budowania lokalnego patriotyzmu. I tak, dużo się w tym zakresie w mieście oczywiście dzieje. Ale to, co właśnie samorząd powinien na swoje barki przede wszystkim wziąć, to zdejmowanie ciężarów z kieszeni, tak najlepiej powiedzieć, rodziców tam, gdzie tylko to można. To jest dobra baza sportowa. To jest możliwość wypożyczania sprzętu, to jest możliwość dojazdów na zawody, to jest trener. Duża liczba dobrze opłacanych, jakościowo fantastycznych trenerów, którzy zachęcą młodzież do uprawiania sportu i tak naprawdę będą prowadzili ci trenerzy dzieci od małego, od talentu do mistrzostwa. Niedługo Igrzyska Olimpijskie. Wszyscy z zapartym pchem zawsze szukamy naszej lokalnej gwiazdy, jednej, drugiej. Mieliśmy przecież wspaniałych olimpijczyków. Teraz liczymy na Roxanę Zasinę przede wszystkim, ale nie tylko. Mam nadzieję, że co Igrzyska Olimpijskie będzie tego składu reprezentacji Zgierza więcej, ale musimy to robić przede wszystkim wspierając młodzież, sport seniorski, tak są sport. Znowu o czasie. Panowie, no jesteście idealni pod tym względem. Chyba w wielu debatach po prostu. Tutaj macie panowie po prostu doświadczenie. Panowie, następne pytanie od naszej redakcji. W chwili obecnej Zgierz liczy nieco ponad 50 tysięcy mieszkańców. Tak. No, obserwujemy duży spadek liczby mieszkańców. Mamy do czynienia pewnie to w całej Polsce z tym niżem demograficznym. Jakie wy macie pomysły, żeby tę sytuację odmienić, zatrzymać, a może spowodować, żeby doszło do wzrostu oczywiście liczebności naszych mieszkańców. Gospodarczego też przyda się przy okazji. Jak będzie wzrost gospodarczy, to będzie liczebność wzrastała mieszkańców, prawdopodobnie. Tylko kierujesz pytanie. Pan Łukasz. Dobrze.
Tak, pan redaktor doskonale powiedział, wzrost gospodarczy pomoże na pewno w zwiększeniu atrakcyjności miejsca zamieszkania, jakim jest Zgierz, bo Zgierz jest świetnym miejscem do zamieszkania, tylko ma masę problemów, których niestety przez ostatnie lata nie rozwiązywano. I to mówiłem też na poprzedniej debacie, gdy wybieramy miejsce do życia, to szukamy takiego, w którym będziemy się dobrze czuli. Gdzie będziemy mieli pewność, że nasze dzieci także rozwijają się i dorastają w zdrowym chociażby powietrzu, a Zgierz niestety nadal przoduje w tych statystykach najbardziej zanieczyszczonych powietrzem miast. To odpady, które ciążą cały czas nad Zgierzem i nie budują takiej chęci zamieszkania, a możemy, bo jesteśmy bardzo dobrze położeni i powinniśmy to wykorzystywać. Powinniśmy zwiększać bazę lokali mieszkalnych, dobrych jakościowo. To oczywiste. Najpierw w mieszkaniach komunalnych, a dzięki takiemu ruchowi mam nadzieję także dzięki budownictwu deweloperskiemu. Do tego potrzebujemy zapanować nad zagospodarowaniem przestrzennym, żeby nie psuć sobie przestrzeni, bo dużo fajniej i przyjemniej żyje się w miejscu, które jest ładne, gdzie jest blisko do parków, blisko do szkół, blisko do sklepów, a nie ma czasami chaosu takiego jak teraz. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że pan Łukasz dostrzega to, co wszystko się w ostatnich latach rzeczywiście dzieje w naszym mieście. Od wcześniejszego pytania, odpowiedzi w zakresie obiektów sportowych, sportu dzieci i młodzieży, sportu senioralnych, to wszystko ma budować właśnie pozytywny wizerunek przestrzeni naszego miasta, miejsca atrakcyjnego do życia, zgodnie z przyjętą w ostatniej kadencji, tej kadencji ustępującej Rady strategią miasta dotyczącego miasta przyjaznego do funkcjonowania. Miasta, w którym można wszystko realizować w obrębie tych przysłowiowych 15 minut. Jesteśmy atrakcyjnym terenem, który de facto przyciąga, nie odpycha, czego przykłady można widzieć wokoło. Dzisiaj realizowane inwestycje w zakresie budownictwa deweloperskiego, ale także tych projektów, które miasto realizowało w ostatnich kadencjach związane z budownictwem komunalnym. Tworzenie warunków do zamieszkiwania, ale także do poprawy warunków mieszkaniowych dla naszych już mieszkańców. Te programy, które udało się zrealizować z MPGM-em, z TBS-em, pokazują, że mamy mechanizmy do tego, aby budować miejsce przyjazne do życia. Oczywiście mamy wiele problemów do rozwiązywania. One też są stale rozwiązywane i będą rozwiązywane poprzez faktyczne działania, jakie udało się chociaż mi dokonać w poprzedniej kadencji, związanych ze wpisaniem miasta w zakresie naszych terenów pobrócianych do Krajowego Programu Odbudowy czy do ustawy wielkoobszarowej. To wszystko pozwoli nam na tworzenie warunków do tego, aby tworzyć miasto przyjazne o tożsamości lokalnej, zachęcających do zamieszkiwania. Dalej o czasie. Rafał, proszę. Teraz przyszła kolejna nasze pytania. Tu chyba już taka waga ciężka, jeśli chodzi o ten... Przyszedł ten czas, bo chyba składowiska odpadów to przy każdych wyborach... Wprowadziłem ten rozwój. Musi się pojawić, jasne. Pozwolę sobie przeczytać. Tereny po dawnych zakładach Boruta stanowią problem nie tylko ze względu na nieuprzątnięte do dziś pogorzeliska, ale także inne składowiska z niebezpiecznymi odpadami, które istnieją od kilkudziesięciu lat. Jakie strategie i inicjatywy Państwo chcą wdrożyć, aby zapewnić bezpieczeństwo środowiskowe i zdrowotne dla mieszkańców Zgierza, będzie z tego mem. W obliczu tego długotrwałego zagrożenia. Zaczniemy od pana Łukasza Wróbleckiego. Tutaj pan prezydent już powiedział, że duże rzeczy realizuje, a wskazują, że mieszkańców ubywa, czyli widocznie coś działa, bo coś jest za małe i czegoś jest za mało. I tutaj właśnie przeszliśmy do tego głównego tematu, odpady. Przez wiele lat nie było współpracy, panie prezydencie, pana z radą. My nie mamy w tym mieście Komisji Ochrony Środowiska, która mogłaby pracować nad rozwiązaniami różnych problemów. Ale panie prezydencie, to nie tylko składowisko, ale chociażby teren na Trawińskiej. Do tego tematu jeszcze przejdziemy, ale już się nie wtrącę. To poproszę 3 sekundy. Tematy na Trawińskiej to są... To niestety jest cała ta łatka Zgierza, która dotyczy odpadów. Jeśli chodzi o składowisko na Borucie, jasna sprawa. Rząd Koalicji Obywatelskiej odblokował 600 miliardów złotych z KPO. W komponencie B
3-2-1. Zapisane są miliony złotych na składowiskach w kilku miastach Polski, także Zgierza, także dzięki staraniom między innymi Rady Miasta było stanowisko przygotowane i Agnieszki Hanajczyk, posłanki, z którą mam przyjemność współpracować. I my te środki wykorzystamy. O tym mówię w swojej kampanii. Ta synergia rządu, Koalicji Obywatelskiej i wszystkich szczebli samorządu aż do Rady Miasta Zgierza pomoże nam być w tym skutecznym. Dziękuję bardzo. Pan przemysł Stanisław. Szanowni Państwo, Łukasz, synergii nie potrzeba. Środki są zapisane na miasta, nie pod konkretne partie polityczne i nie ma konieczności łączenia elementów związanych z poszczególnymi szczeblami samorządu, a tym bardziej w zakresie ugrupowań będących u władzy na szczeblu krajowym. Dzisiaj mamy wykorzystane mechanizmy, które również były ciężko wypracowane przeze mnie, przez zespół. Oczywiście nie neguję żadnego z autorów dodatkowych prac, lobowania na rzecz wpisania naszego miasta do krajowego programu odbudowy, albo wręcz przy działaniach ze strony samego miasta podejmowane przy ustawie wielkoobszarowej. Ale ta faktyczna liczba, o których Pan mówi, mieszkańców, to dotyczy de facto zameldowań, czyli wypełnienia obowiązku, który nie jest egzekwowany z punktu widzenia faktycznych osób przebywających na terenie miasta. Co innego mówimy o zameldowaniach, co innego mówimy o zamieszkiwaniu. Dzisiaj realizacja tych celów związanych ze składowiskami jest bardzo istotna. Dzisiaj poczyniliśmy od 2015 roku konkretne kroki. Robiliśmy badania związane z pozyskiwanymi przeze mnie środkami chociażby z funduszu norweskich po to, aby zrealizować te wszystkie cele związane z oceną, jakie działania, jakie koszty w ramach tych działań muszą być podjęte. Dzisiaj przygotowujemy kompleksową ocenę po to, aby wypełnić znamiona ustawy o terenach zdegradowanych i tym samym dać sobie szansę, możliwości realizowania czynności zabezpieczających, jak i czynności związanych z faktyczną rekultywacją. To przed nami i to będzie faktyczny cel samego działania, myślę, nas wszystkich, niezależnie od podziałów politycznych. To by było dobre. Panowie, czy ja mogę od razu takie coś zaproponować Wam? Co prawda myśleliśmy o tym, żeby powiedzieć o tym na koniec albo pod koniec naszej debaty, że moglibyśmy się umówić z Wami, obojętnie, jeden z Was będzie prezydentem, jeden z Was będzie radnym. Na przykład za jakieś 90 dni i żebyśmy zobaczyli, jakie konkrety się udało zrobić, chociażby właśnie w sprawie tych odpadów. To jest bardzo istotne dla nas. Bylibyście gotowi na takie, nazwijmy to, 100 dni, 100 konkretów? Myślę, że to się bardzo dobrze kojarzy. Nie wiem. Każda forma jest dobra. Myślę, że ja już dzisiaj jestem gotowy przedstawić punkt. Czyli, tak naprawdę, czyli umówmy się, że jesteśmy umówieni. Tak. Teraz ja chciałbym zapytać o drugi temat. Była debata ostatnio na sesji, ten temat troszkę ucichł, ale w świetle trwającej debaty mimo wszystko na temat rekultywacji terenu przy ulicy Szczawińskiej. Jakie konkretne kroki i strategie zamierzają Państwo podjąć, aby zapewnić efektywną rekultywację na tym terenie? Pan Przemysław Stanisław. Przede wszystkim wokół tego tematu narosły swego rodzaju mity wytworzone przez osoby, które chyba celowo w ramach toku kampanii, tak jak powtarzałem wielokrotnie, niezależnie od etapu, w którym jest samorząd, czy będzie na jego skraju, czy na początku, musi podejmować. Tu trzeba konkretnych działań i konkretnych realizacji związanych z usuwaniem problemów. Temat składowiska na Szczemińskim tematem wieloletnim. Przez 30 lat nikt do tej pory nie podjął się rozpoczęcia procesu związanego z rekultywacją tego terenu. Terenu składowiska zamkniętego, które służyło kiedyś mieszkańcom, gromadzone były odpady komunalne, także było częściowo gromadzone odpady przemysłowe. Propozycja dotyczyła rozpoczęcia procesu z partnerem prywatnym, niekoniecznie w żaden sposób wskazywanym, bo uchwała nie stanowiła o tym, który ma to być z podmiotów. Uzasadnienie z kolei wskazywało, że na ramach złożonych ofert, między innymi jednego z podmiotów, budowane były pewne założenia prowadzenia procesu w obszarze, w którym mieszkają mieszkańcy, który nie będzie w taki sposób dotkliwy dla tych mieszkańców, aby w terminie 7 lat rozpocząć proces, a przez 30 lat monitoring. To nie przeszło, rozumiem, wycofałem projekt uchwały zgodnie ze swoją deklaracją, natomiast powiedziałem, że sprawdzam. Radzie przedstawiłem inne rozwiązanie i takie, mam nadzieję, będą wszyscy popierali, aby Rada Miasta wysłuchała różnych modelów, propozycji, możliwości związanych z prowadzeniem procesu rekultywacji i na podstawie tych ocen dotyczących różnych rozwiązań podjęła decyzję, w jaki proces wchodzimy. Na dzień dzisiejszy ten temat jest zawieszony, bo Rada nie przyjęła projektu. Czekamy na nowe rozdanie.
Pan Łukasz Wróblewski, jakie ma plany związane z tym terenem? Co usłyszałem, bo to jest tak niesamowite, że aż naprawdę nie wierzę. Decyzje na rekultywację tego terenu od dawna są wskazane na Urząd Miasta, na Gminę Miasto Zgierz. Decyzje wojewody, a potem Urzędu Marszałkowskiego. Od dawna. I tych decyzji, no było, tak tych decyzji było kilka. Nie będę teraz pamiętał dat i to jeszcze nie jest ten moment na riposty. I nie ma tej realizacji. Te decyzje są oczywiście dostępne. Tam kalendarz się cały czas jest tylko przekopiowywany. Teraz powstała jesienią nowa z lekko zmienionym wreszcie kalendarzem. I co? I nigdy nic nie było. I nagle dostajemy uchwałę, w której jest tylko zgoda na zawarcie umowy, której treści nie znamy. Nie znamy żadnych zabezpieczeń. Ale pojawia się nazwa firmy. I okej, może pan prezydencie mówić, że nie było żadnej wskazania firmy. Tylko jakimś przypadkiem i na komisję, i na sesję przychodził prezes tej firmy. No to jak nie był wskazany, to po co on tutaj był? Mieszkańcy bardzo doskonale ocenili, jak co się za tym kryło. I to jest bardzo przykre, panie prezydencie, że na sam koniec kadencji zrobił pan taki ruch bez tak naprawdę konsultacji ze społeczeństwem, bo to moja interwencja na Radzie Osiedla, moje pytanie wskazało, że tak naprawdę nikt o tym nic nie wie. A jeżeli mówi pan o uchwale, którą pan zgłosił, to jakoś na ostatniej sesji ta uchwała się już nie pojawiła. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy za ten blok pytań. Panowie, przyszedł czas na pytania od mieszkańców. Tak jak mówiłem, te, które dostaliśmy. Tak, jest ich, było ich dużo, naprawdę było ich dużo. Od razu przepraszamy, że nie wszystkie. Tak, bardzo przepraszamy, ale no po prostu nie byliśmy w stanie. Musielibyśmy tutaj siedzieć do rana. Naprawdę było ich mnóstwo. Możemy zrobić tak, że wrzućcie Państwo na debatę pod tym i ja z chęcią spróbuję, myślę, że pan prezydent także odpowiedzieć na resztę, żeby bardzo byli nie ma tutaj problemu. Możemy takie coś zrobić. Oczywiście prosimy o chwilę czasu, no bo wiadoma sprawa, że nie będziemy tego od razu robić. Panowie, gotowi na drugi blok pytań? Tak? Dokładnie. To może Karolina, proszę, ty zacznij. Pytania od mieszkańców. Tak, od razu tylko podkreślę, że zadajemy na początek po jednym pytaniu do konkretnego kandydata, bo taki był zamysł. Natomiast spośród pytań, które zostały do nas nadesłane, niektóre zadamy dla obojga kandydatów. Początkowo może też zacznę od pana Przemysława Staniszewskiego. To są pytania do konkretnej osoby, dobrze, więc jasne. Dlatego i proszę tutaj tego nie brać personalnie. W takim razie, pierwsze pytanie. Stawiane są panu w internecie ostatnie zarzuty, że nic przez te 9 lat nie zrobił pan dla kobiet, że nie korzysta pan z ich potencjału, nie powołując na przykład na stanowisko swojej zastępczyni kobiety. Czy potrafi pan to obronić? Szanowni Państwo, dziękuję za to pytanie. Tak pomyślałem, że może być to jeden z tematów debaty. Rzeczywiście wielokrotnie wysłuchuję tego typu argumentów. No to odwrócę trochę odpowiedź na to pytanie, wskazując na jeden konkretny fakt. Ja nie tylko na okres debaty rozmawiam z kobietami i mam do nich szczególny szacunek, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania w urzędzie. Od początku mojej kadencji i przygody na fotelu prezydenta miasta Zgierza, pełniąc funkcję, korzystam z pomocy kobiet. Po pierwsze, pani skarbnik zawsze była panią skarbnik. Do tej pory w placówkach związanych z miastem, jednostkach organizacyjnych, ale przede wszystkim spółka z udziałem miasta, na 6 członków zarządu 4 to kobiety. Większość kobiet znajduje się również w poszczególnych komórkach organizacyjnych, na czele tych komórek, na czele wydziału, w związku z czym trudno mówić o tym, że nie otaczam się kobietami. Większość z nimi mam dobre relacje, tak samo w jednostkach organizacyjnych. Większość z tych osób stanowią kobiety, za co sobie bardzo cenię, bo to znaczy, że ta nasza współpraca wygląda zupełnie odmiennie niż większość odbiera. Jeżeli tylko w toku współpracy na poziomie samorządu czy pojawiłaby się okazja do tego, aby na stanowisku mogła zasiąść kobieta, ja jestem oczywiście na to otwarty, bo w końcu tworzymy wspólnie na dobra tego miasta, wzajemnie współpracując, określone działania. Dziękujemy bardzo. To może ja teraz przeczytam pytanie dla pana Łukasza. Panie Łukaszu, pytanie od widza. Mimo tego, że jest pan od 5 lat w Radzie Miasta, jest pan bardzo aktywny na wszystkich sesjach Rady Miasta, w
składa pan interpelację, ale proszę powiedzieć, co konkretnie pan zrobił dla naszego miasta? Takie dostałem pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę to jest pytanie do pana prezydenta. Ja mógłbym zapytać, dlaczego tak niewiele interpelacji, które są składane w imieniu mieszkańców. To nie jest tak, że ja sobie rano wymyślam, a zapytam o to. Nie, to wynika zawsze z rozmów z mieszkańcami. I tak niewiele z nich szybko zostało uznanych przez prezydenta za słuszne do działania. Gdy czytamy te odpowiedzi, prezydent, który jest organem wykonawczym i dlatego się o to staram, żeby właśnie zyskać tą skuteczność, której przez 5 lat nie miałem jako radny. Dlaczego? Dlatego, że organ wykonawczy, który dysponuje budżetem i tak dalej, tych potrzeb, które kierowałem po rozmowach z mieszkańcami, nie realizował. Ale udało się, bo to nie jest tak, że pan prezydent przyznał, że coś takiego o to walczę zrobi, ale wiele z tych rzeczy się dzieje, o które także w interpelacjach wnioskowałem. I mam nadzieję, że tego będzie oczywiście więcej. Ale to jest rewitalizacja rzeki Bzury. To jest jeden z elementów programu, którym startowaliśmy do wyborów 5 lat temu. To są chodniki na Wspólnej, na Sikorskiego. To są interpelacje, które składałem. A z takich rzeczy dodatkowych, to ja się jestem bardzo dumny z różowej skrzyneczki. To a propos tematu kobiet, które sfinansowałem dla większości placówek szkolnych i nie tylko szkolnych w naszym mieście. Dziękujemy bardzo. Proszę, teraz Rafał. Pozwolę sobie ja. Kolejne pytanie od mieszkańca do pana Przemysława Staniszewskiego. Marszałek województwa przesłał panu jako prezydentowi miasta do służbowego wykorzystania petycję mieszkańców wraz z pismem przewodnim dotyczącej uciążliwości zapachowej ze Zgierskiej oczyszczalni ścieków. Dlaczego mimo upływu prawie 4 lat nigdy się pan nie odniósł do petycji mieszkańców, nie udzielił odpowiedzi i nie przedstawił swojego stanowiska? Szanowni Państwo, po pierwsze, jeżeli chodzi o petycje skierowane do właściwego organu samorządu, odpowiada na nie ten podmiot, do którego petycja jest skierowana. No oczywiście można przekazywać według właściwości, natomiast tu, jak pan redaktor przytoczył, nie mamy przekazania według właściwości, tylko do służbowego wykorzystania. Jakie działania zostały podjęte? Oczywiście zostały podjęte stosowne czynności w ramach naszej spółki Wodociągi i Kanalizacja Zgierz, aby sytuację na biologiczne oczyszczalnie ścieków zdecydowanie polepszać, poprawiać, stwarzać warunki, być może również szukać inwestycji, które mają zmieniać ten proces związany z pewną intensywnością zapachową, jaka przy okazji procesu przetwarzania odpadów ściekowych występuje. Mamy niestety takie zjawisko oczyszczalni biologicznej, z którym musimy się mierzyć. Dzisiaj te działania związane z ochroną środowiska są podejmowane jeszcze na szerszą skalę i oczywiście szanuję wnioski ze strony i pisma kierowane przez marszałka, natomiast no każdy musi w swoim zakresie odpowiadać i podejmować działania. Ja mogę mieć w drugą stronę również tego typu wystąpienia. Dlaczego pan marszałek, pomimo tego, że został wskazany chociażby z punktu widzenia administracyjnego, no dzisiaj nie uprzątnął odpadów popożarowych na terenie Boruty, z którymi też wiążą się pewne uciążliwości i nie tylko szpecenie obszaru, ale pewne zagrożenie za tym idące. Chciałbym, aby ten element był realizowany. Mam nadzieję, że w tej nowej kadencji samorządu będzie to w końcu realizowane skutecznie przy wzajemnej współpracy na dobra mieszkańców na Boruty. Idealnie w czasie. Dziękujemy za odpowiedź. To może ja teraz jeszcze do pana Wróblewskiego to pytanie, a później przejdziemy. Lubi mnie pan redaktor, bo tylko pan mi zadaje pytanie. No tak wyszło. Lubię was obydwu. Dobrze, że przyszliście. Dobrze się bawimy. Dobrze się bawicie, panowie? Bardzo dobrze. Może chcecie uzupełnić płyny? To uzupełnienie. To jakiś czas. Panie Łukaszu, pytanie od mieszkańca, który też na pewno pana lubi. Prezentuje pan pomysły bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży. Tak. Dlaczego nie myśli pan o bezpłatnej komunikacji w ogóle dla wszystkich mieszkańców? Myślą bardzo intensywnie, ale to jest też to, co pojawiało się już w tej dyskusji. Wpływy i koszty. No, to gdzieś musimy balansować, bo zbilansować tego pewnie nigdy nie uda. Dlaczego dla dzieci i młodzieży? Także dlatego, żeby wyrobić nawyk korzystania z tej komunikacji. Także po to, żeby uniknąć tych przejazdów samochodem, które służą na przykład tylko dowozowi do szkół. I to ograniczy wtedy korki, skróci czas podróży, ograniczy zanieczyszczenie powietrza. To
rozwiązania, to element rozwiązania, który jest stosowany w wielu, wielu miastach. Czy do końca bezpłatna? Może nie. Może powinniśmy zastosować taki model trochę jak w Łodzi, gdzie to jest bardzo symboliczna opłata, na przykład 12 zł za całoroczną migawkę, złotówka za miesiąc, gdzie też uczymy tego, że każda usługa kosztuje, że to nie jest nic za darmo. To, a wiadomo, no, hasło bezpłatna komunikacja jest takie dość umowne, no bo czy złotówka, czy za darmo, to faktycznie można posługiwać się tym stwierdzeniem, że jest to bardzo dostępne narzędzie. Uczmy komunikacji, bo komunikacja miejska i transport zbiorowy jest naprawdę czymś, czego miasta przyszłości potrzebują. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Teraz Karolina przedstawi panom pytanie do obu kandydatów. Tak jest. W takim razie tym razem może zaczniemy od Łukasza Wróblewskiego. Pierwsze pytanie brzmi: w związku z ciągłymi podwyżkami czynszu, prądu i gazu oraz wzrostem kosztów życia, proszę o odpowiedź, jak wysoki jest czynsz w miejscu panów zamieszkania? Ja mieszkam w bloku we wspólnocie mieszkaniowej, to jest na ulicy Kolejowej. Mam 37 metrów kwadratowych mieszkania i płacę miesięcznie 570 zł bodajże wszystkich opłat. No ja mam dość niskie zużycie wody, więc to też się przekłada na dość niskie zużycie, niskie koszty za odpady. No, nauczyłem się takiego efektywnego korzystania z mediów. No, płacę za czynsz trochę więcej, mam taki system, żeby płacić trochę więcej, ale w wakacje nie musieć płacić czynszu, a mieć więcej pieniędzy na podróżowanie. Ale to jest około 600 zł miesięcznie. Za 37 metrów mojego. Bardzo fajnego mieszkania. Dziękujemy. Zostało sekund tyle, ile mam metrów. Co do tych kosztów, no musimy sobie z nimi na pewno wszyscy jakoś radzić, bo koszty obsługi usług tych komunalnych cały czas rosną. To są też koszty pracy, które rosną i tak naprawdę ilość tych rzeczy, które muszą media nam zapewnić, no rosną i musimy umieć tak tym balansować, żeby faktycznie te koszty sobie obniżyć. Dziękujemy. To samo pytanie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć u mnie trochę inaczej niż u pana Łukasza. Nie jestem właścicielem Zasobu Izgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Mieszkania, ale natomiast wynajmuję, więc ja mam podwójne koszty, bo oprócz tego, że płacę komorne, niestety dochodzą te niemałe pieniądze związane z wynajmem. Ze względu na warunki umowy, przepraszam, nie mogę oświadczyć, ile płacę za lokal. Natomiast te koszty odpowiednio do wielkości mieszkania ponad 40-metrowego gdzieś wskazują, jakie za tym idą wartości. Do tego, jakby nie patrząc, rodzinnie też związany jestem z terenem, na którym mam nieruchomość prywatną, więc dla mnie są to dodatkowe obciążenia związane z domem jednorodzinnym, który jest na moim majątku, już zgodnie z oświadczeniem majątkowym. Tam nie mam tych kosztów związanych z komornym, z czynszem, no ale są stałe koszty związane z energią elektryczną, podatkami od nieruchomości. W związku z czym dzisiaj w przypadku wszystkich chyba zasobów i tych komunalnych, i miejskich, i tych, które są w zasobach prywatnych, wspólnotach, te koszty niestety przez ceny zewnętrzne nie są tak małe. Jeżeli doliczamy te warunki związane z kosztami energii elektrycznej, dostaw ciepła, oczywiście te koszty są coraz wyższe. Stąd też pewnie może takie wspólne działania na to, żeby zmieniać te warunki, polepszać warunki związane z dostawami energii. Mam nadzieję, że nie dojdzie do takich sytuacji jak konflikt zbrojny na Ukrainie po raz kolejny, które będą jeszcze dyktować wyższe ceny, a odczuwane w kieszeni mieszkańców. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za tę odpowiedź. I teraz chyba ja, tak, mam to pytanie. Panowie, otrzymaliśmy jeszcze takie pytanie, że tak powiem, na czasie. Jeden z mieszkańców napisał do nas, że właśnie w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z dużą ilością przejawów hejtu w naszym mieście. I mieszkaniec tutaj ubolewa nad tym, że ma wrażenie, że tylko odbijacie piłeczkę, a nic nie robicie konstruktywnego w tym temacie. Jak się możecie do tego odnieść? Poproszę pana prezydenta, tak? Tak jest.
Szanowni Państwo, ja miałem okazję wczoraj uczestniczyć w pewnym wydarzeniu organizowanym oddolnie, właśnie w kontekście głównie ataków na moją osobę, można powiedzieć, w toku kampanii wyborczej, ataków, które myślę, no nie powinny mieć zupełnie miejsca. Ten dyskurs publiczny związany z prowadzoną kampanią powinien zupełnie inaczej się odbywać. Wydaje mi się, że używanie słów obelżywych wobec kogokolwiek, włączanie w dyskusję publiczną, zwłaszcza w toku kampanii wyborczej, jeszcze członków rodziny, w ogóle nie powinien mieć miejsca. Przede wszystkim powinniśmy spierać się na argumenty, merytorycznie podchodzić do dyskusji, opierać się na swoich programach, dyskutować na temat dokonań, na temat planów, natomiast bynajmniej nie doprowadzić do sytuacji, w której dotykamy kogokolwiek personalnie. Można mieć różne poglądy, trzeba z tym żyć i to szanować, bo w końcu nikt nie może być identyczny. My, naszym zadaniem w Radzie Miasta jako przedstawicieli, również na stanowisku prezydenta miasta, jest reprezentowanie wszystkich mieszkańców, reprezentowanie głosu mieszkańców i dokonywanie w imieniu nas wszystkich pewnych wyborów w toku konsultacji, rozmów. Tutaj pan Łukasz zwracał uwagę, że nie zwracają się do Rady. Może pan Łukasz nie uczestniczył w tych czynnościach związanych z tą kadencją Rady w zakresie dyskusji, wypracowania rozwiązań. Ja to miałem przyjemność rozmawiać z wieloma radnymi dotyczących działań, tworząc pewne grono koalicyjnych działających. Tutaj nie udało nam się uzyskać konsensusu i porozumienia. Mam nadzieję, że w nowej Radzie będzie taka możliwość. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Panie Łukaszu, teraz... Z mojej strony hejtu, mam nadzieję, mój kontrkandydat nie odczuł ja bezpośrednio od niego także, więc myślę, że my akurat we dwóch tutaj jesteśmy w porządku. Aczkolwiek ta kampania była faktycznie jedną z najbardziej brudnych kampanii, z którymi miałem do czynienia, a robię to już od dawna jako społecznik, aktywista i także polityk. Tak wielu zniszczonych materiałów wyborczych, które były niszczone. Nawet w drugiej turze świeżo powieszone banery, że wspólnie możemy więcej, zostały bardzo szybko poniszczone. I ten hejt w internecie. Tu ja ja wiem, że tak powiem, w co się bawię, czym się zajmuję i tą skórę mam twardszą. Ale czasami przykro jest czytać komentarze, w których zarzuca mi się, że no, ze sportem to ja mam mało wspólnego, bo w domyśle jestem bardziej stumoką niż biegaczem. To może zaboleć, aczkolwiek mam na tyle na szczęście pewności siebie i pewności tego, co robię, że na ten hejt staram się być odporny. Ale to nie znaczy, że to po każdym spływa jak po kaczce. I nie wolno tego po prostu propagować. Z każdym hejtem mamy wypadek. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Jestem przekonany, że tak jak panowie mówiliście, wy sobie nie macie nic do zarzucenia. Zachowujecie się tutaj chociażby szacunkiem. Także bardzo wam za to też dziękujemy. To jest zresztą normalne dla normalnych ludzi. Panowie i moi współtowarzysze. Nie mogę się doczekać tego. Ja również. Przechodzimy do tej rundy, nazwijmy to tak, pytania panów do kontrkandydata. Może zaczniemy od pana Łukasza, tak jak mówiłem, 30 sekund na... Czyli A, B, B, A. Pan zadaje panu Staniszewskiemu, pan Staniszewski zadaje pytanie panu. Tak jak mówiłem, 30 sekund na zadanie pytania, minuta na odpowiedź, 30 sekund na ewentualną ripostę. Proszę. Czy podpisze pan memorandum, czyli jakby ogłoszenia, że nie będziemy zgadzać się na jakiekolwiek sprowadzanie odpadów do Zgierza w najbliższej kadencji? To jeżeli mogę. Proszę. Oczywiście jestem cały za tym, panie Łukaszu, szanowni państwo, żebyśmy nie sprowadzali odpadów do naszego miasta, poza procesami, które dla prowadzenia działań związanych z rekultywacją, które wspólnie jako specjaliści, można powiedzieć, już w samorządzie, musimy zdawać sobie sprawę, że wymagają pewnych działań natury formalnej dotyczących tego procesu, z jakim jest do czynienia. Jestem cały za tym, żebyśmy wyłączyli możliwość prowadzenia takich działań. Ja myślę, że jestem w stanie się podzielić jedną szczególną rzeczą, która niestety od 2005 roku nam towarzyszy, a mianowicie podjęcia zmian w uchwale o studium warunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta,
która bardzo mocno zmodyfikowała. Dam panie Łukaszu dla poznania się. Projekt uchwała, która podjęta została, która tak naprawdę wykreśliła możliwość tylko ograniczenia odpadów komunalnych w tamtym czasie do granic miasta, która spowodowała, że tamta kadencja za prezydentury pana Karola Maślińskiego doprowadziła do uwolnienia się odpadów leczniczych. Jeżeli chce pan się odnieść do słów pana prezydenta, proszę uprzejmie, panie Łukaszu. Tak, znaczy prawda, zagospodarowanie przestrzenne jest tutaj kluczowe, ale no szkoda, że znaczy cieszę się, bo takie memorandum na pewno powstanie i trzymam pana za słowo. Czy to będzie pan prezydent, czy to będzie pan radny, mam nadzieję, że no teraz już rozumiem, że na pewno coś takiego uzyska pana poparcie. Szkoda tylko, że te ostatnie działania, szczególnie ze Szczawińską, trochę się tego nie trzymają, bo ja nie znalazłem żadnej formy kontroli tego, co mogłoby na przykład w tej ziemi do nas. Bardzo dziękujemy. Pamiętajcie panowie, że jesteśmy umówieni. Tak. Że ja tylko chciałem tak przypomnieć nieśmiało. To jest dobre do tych studni. Do tych studni. Bardzo mi się to podoba. Bardzo wam dziękuję za waszą zgodę. Teraz pan Przemysław zadaje pytanie panu Łukaszowi. Panie Łukasz, to tak jak jest do końca, niech pan wyjaśni, bo podkreślał pan chociaż dzisiaj w debacie, że w wielu aspektach podejmował inicjatywy związane z realizacją inwestycji, chociaż de facto nie dokonywał pan głosowań w ramach zmian uchwał budżetowych, czy tylko i wyłącznie głosowania za uchwałami kierunkowymi. To jak to jest z tymi inwestycjami? Czy te inwestycje wytworzone w tym ostatnim dekadzie, chociażby Staromię, powód tramwaju, pan się z nimi identyfikuje? Bo obserwuje to, jak wygląda z punktu widzenia na pana chociażby profilu. Jasne. To są inwestycje, które służą Zgierzanu. I tu nie ma żadnych wątpliwości. To zawsze jest jakieś ale. Tak było z tramwajem. Tramwaj przez 2 lata utraciliśmy, bo nie było bieżącego utrzymania. Tak samo jest z Malinką. Malinka uzyskała nową jakość, ale najpierw została doprowadzona do jakby takiej degradacji, bo nie było bieżących inwestycji. I to niestety widzę na bieżąco. Miasto tkaczy kilkadziesiąt milionów wydanych na fasady. Gdy wejdziemy za próg, niestety już tych zmian nie ma. Mamy wydatkowane miliony na te fasady, a na przykład brakło kilkuset bądź kilku tysięcy złotych na odmalowanie furt, które, no okej, nie były w programie, ale myślę, że można te kilka tysięcy złotych znaleźć w innym budżecie na bieżące remonty, żeby całościowo to zyskało na wyglądzie. Mamy termomodernizowane kamienice, pomazane przez grafiki, nikt tego nie czyści. No niestety, tak to wygląda. Pan prezydent? To tak do końca wydaje mi się, że chyba nie jest jednak, bo tak jak powiedziałem, uchwały kierunkowe były często głosowane, natomiast uchwały budżetowe w wielu wypadkach niestety nie, co niestety powodowało, że nie było woli z pana strony, abyśmy realizowali te inwestycje. Trzeba różnicować między tymi inwestycjami, które są w toku, które są realizowane, są uzupełniane przez inne rzeczy, albo ich ramy, tak jak rewitalizacja przestrzeni parku kulturowego, mają ściśle określony obszar. Ale mam nadzieję, że w tej nowej kadencji wiele się uda. Panowie, jeszcze po jednym pytanie? Tak? Koniecznie. Rozgrzani? Rozgrzani. No to proszę uprzejmie. Pan Łukasz zadawał jako pierwszy, to teraz pan Przemysław proszę znowu zadać pytanie panu Łukaszowi. Dobrze. Już. To tak wracając. Zostałem prezydent pana prezydenta. Wracając trochę do tematu debaty i jednego z pytań. Jak to jest do końca? Bo w tej drugiej turze wyboru został pan poparty przez kandydata trzeciej drogi, pana Grzegorza Leśniewicza. I jednocześnie w tym gronie jest pan Łukasz Wrączak, przepraszam, który wykrzykiwał pod adresem również i moim różnego rodzaju epitety. Jak to jest do końca? Czy pan aprobuje takie zachowania, mając na uwadze fakt, że możemy się posługiwać dzisiaj i sami chodzi do pana Łukasz? Bardzo proszę. Będzie pan czytał? Nie, bo to wszystko można znaleźć na różnych social mediach. Już dzisiaj nie, bo pan Łukasz w wielu wypadkach usunął te wpisy, chyba na skutek pewnych działań. Ale tytułem wtrącenia. Nie mylmy Łukaszy, bo to ani Łukasz nie jest w Koalicji Obywatelskiej, ani za niego nie odpowiadam, jest dorosłym człowiekiem i w wielu miejscach to prawdopodobnie brak jakiegoś doświadczenia, jakieś wielkie emocje, które nim podyktowało i nie pochwalam tego i
tak rozmawialiśmy także po tym, co się stało, aczkolwiek no nie wiem, no myślę, że to nie było aż tak, no nie nazwijmy tego może jakimś wielkim hejtem, ale okej. Rozmawiałem z nim, że nie można takich rzeczy robić, że jest pewien poziom, który się, kiedy wychodzimy z piaskownicy, kiedy wychodzimy z kampanii i zaczynamy normalnie rozmawiać, więc normalnie rozmawiajmy i myślę, że to jest po prostu historia, która się stała i jest nauka, która wyszła na zewnątrz i to będzie bardzo dobry radny, który coś fajnego zrobi, pozytywnego. Proszę odpowiedź, jeżeli to mogę powiedzieć, trzymam za słowo, bo to niestety to, co powiedział pan redaktor, formalnie, teoretycznie, bezpośrednio w kampanii prowadziliśmy, bo bez żadnych uszczypliwości. Natomiast na wspomnianej przeze mnie konferencji dotyczącej poparcia, pan również pokusił o pewne śmieszkowanie na temat akurat zdejmowania, jak pan nazwał, Staniszewskiego. No, w związku z czym myślę, że moment. Tak na przyszłość, jeżeli ma być to dobra współpraca na forum rady, czy na jakimkolwiek innym poziomie, myślę, że warto, żebyśmy potępiali wspólnie takie działania. Oczywiście, ale co innego, taki drobny humor sytuacyjny, a co innego hej. Pan prezydent tu mnie obdarza kartkami, ja też mam taką jedną mniejszą, żeby się mi zmieściła. Bo taki cytat i dlatego chciałem... To jest zapytać. Pytanie pana do pana profesora. Tak, słuchaj, tak. Cytat najpierw okay. Ten. W marcu przy prezentacji list kandydatów do Rady Miasta Zgierza z listy Staniszewski Team SPS. Wartość każdego lidera tkwi w jego zespole, w ludziach, którzy go otaczają. Tak działalność dla Zgierza pana radnych ocenili wyborcy. I tutaj przeczytajmy. Radny Prach, minus 624 głosy. Radna Zielińska-Mróz, minus 182 głosy. Radny Mięsok, minus 249 głosów. Radny Witczak, minus 353 głosy. Tutaj jest pełne zestawienie. Jak pan się czuje jako lider takiej drużyny, która została tak negatywnie oceniona? Dziękuję. Cieszę się po czasie. Ja mogę powiedzieć w jeden sposób. Tutaj, patrząc na wybory parlamentarne po 15 października, myślę, obraz wszystkich komitetów samorządowych lekko uległ wypaczeniu. To nie jest zła ocena, to jest ocena wynikająca chociażby z sam faktycznej frekwencji, ilości czynnych i aktywnych wyborców, którzy mają prawo, czynnego prawa wyborczego, a co więcej, również pewnej sytuacji właśnie po okresie kampanii 15 października, gdzie trend główny, gdzieś prym wiodą te partie spolaryzowane na scenie politycznej. Jest to wojna polsko-polska, której myślę nie powinna się przenosić na scenę samorządową. Nie są ważne liczby. Ważne jest to, co tak naprawdę faktycznie zgierzanie widzą, co oceniają. I niezależnie od tego, czy będziemy mówili o starych, poprzednich kadencjach Rady, poprzedniej kadencji prezydenckiej, to tak naprawdę mamy na zadanie budować wspólnie ten nowoczesny, silny Zgierz i wypracowywać rozwiązania na forum Rady wspólnie. Serdecznie dziękuję. Proszę uprzejmie. Wspólnie możemy więcej, to moje hasło. I tak, ale chciałem tu zauważyć przede wszystkim, że poza tym, że Komitet Przemysława Staniszewskiego doznał porażki, naprawdę dużej i zauważalnej porażki w tych wyborach, to przede wszystkim chciałem tu wskazać, że padło bardzo dużo nazwisk osób, które zmieniły w trakcie kadencji swoją przynależność i one zostały, myślę, ocenione przede wszystkim za swoje działania. Wspólnie możemy więcej. Dziękuję za dotychczasowy kawałek debaty. Bardzo dziękujemy za te odpowiedzi. I myślę, że to hasło wspólnie możemy więcej, to być może dobrze wróży wszystkim mieszkańcom naszego miasta i jestem przekonany, że to jest najważniejsze, prawda? Tak. W tym wszystkim. Po to tutaj jesteśmy. Panowie, było trochę emocji w tych waszych pytaniach, więc może teraz zróbmy troszeczkę tak luźniej, bardziej z uśmiechem. Mam taką propozycję do panów, żebyście znowu, że tak powiem, opowiedzieli coś o swoim kandydacie. Już teraz bez ataku, tylko coś miłego, coś pozytywnego. To widzicie, jakaś pozytywna cecha. Ja na przykład widzę taką zależność, która was łączy. Łączy was Mickiewicz według mnie. Raz wyjaśnię, spokojnie. Sprawdzałem wasze drugie imiona. Pan Przemysław ma na drugie imię Konrad. No wiadomo, Konrad Wallenrod. No tutaj nie uciekniemy od Konrada Wallenroda.
A pan Łukasz, no to chyba nie muszę mówić, na drugie ma Tadeusz, no wiadomo, pan Tadeusz. Panowie, także Mickiewicz ma... Pan Tadeusz Wołodyjowski, który Mickiewicz był. No, może tak być. Panowie, łączy was Mickiewicz. Proszę, żebyście może bez takich wielkich panów Tadeuszów i epopei opowiadali o sobie, ale powiedzcie coś miłego o swoim kontrkandydacie. Proszę, pan Łukasz. Ja znam... Jesteśmy w podobnym wieku, ale troszkę jestem... Lekko jestem starszy. Jestem lekko młodszy. Wiadomo, spieramy się praktycznie przez 5 lat cały czas i głównie nasze rozmowy dotyczą różnych sporów, ale mieliśmy kilka rozmów takich na kanwie prywatnej i czy przy życzeniach świątecznych, czy coś. I ja zawsze doceniam i chyba to się potwierdzi, że to podejście do rodziny Przemka Staniszewskiego jest bardzo fajne. Mam bardzo fajną dwójkę wspaniałych dzieciaków. Ma kochającą żonę, którą z wzajemnością kocha, ma psy. I ta rodzinność jest... I kota. Od niedawna. O kocie nie słyszałem. Czyli to nie jest tak, że śledzę i szukam haków, a koty też są fajne. Miałem kiedyś dwa kociaki. Teraz akurat nie. Ale fajny kot nam się przybłąkał, przyszedł do nas w wieczór wyborczy pierwszej tury i został przez jednego z naszych radnych wyadoptowany, można powiedzieć, przygarnięty. Ta rodzinność jest fajną cechą i myślę, że nas łączy, bo ja także uwielbiam swoje dziecko, swojego pieska, jest swoją rodzinę. To jest coś dobrego. No, dziękuję. Jak się miło zrobiło? Można miło prowadzić debatę? Można. Stop hejt. Proszę, panie Przemysławie. To panie Łukaszu. Odzajemnie się podobnym kierunkiem. Zdecydowanie można powiedzieć w tych relacjach prywatnych, już nie zawodowych, nie służbowych. Mamy wiele, myślę, elementów, które możemy wspólnie podyskutować. Temat przewodniej rodziny dla mnie najistotniejszy. Dziękuję za te słowa. Myślę, że to jest cel sam w sobie, bo na stanowisku się bywa, pełni się różnego rodzaju funkcje, człowiekiem się pozostaje. Rodziny nie da się tak łatwo zmieniać. Dla mnie ona jest celem sam w sobie. Cenię u pana zdecydowanie to, że jest pan aktywny, więc myślę, że przez tą aktywność jest możliwość budowania wiele rzeczy. I chciałbym, żeby też tak było, żebyśmy mogli debatować na różnym poziomie, czasami nawet prowadząc pewien spór, ale konstruktywny, który ma służyć przede wszystkim mieszkańcom. To, jak pan się pokazuje, myślę, jest dobrym kierunkiem tego, aby dopinać pewne rzeczy do samego końca. One wtedy wiele pozytywnego robią, myślę, w naszych wspólnych relacjach i nie tylko na stopie tej prywatnej, ale także mogą dawać takie... myślę, pozytywy z punktu widzenia samorządu. I chciałbym, aby też ta droga zbudowania była przez pana patrzona pozytywnie. Również na ten wizerunek ze strony urzędnika, funkcjonariusza publicznego jako prezydenta. I mam nadzieję, że to, co w panu dostrzegam, tą motywację do zmian, do przemian, do budowania pozytywnego wizerunku będzie pan w sobie pielęgnował, tak jak do tej pory, i będziemy mieli wiele okazji do wzajemnych rozmów. Mogę powiedzieć, że tak. I wrócę na sekundkę do jednej historii z kampanii, chociaż to nie był element kampanii. Na Przybyłowie, gdy rozmawialiśmy o... pan prezydent przedstawiał różne inwestycje. Zgadzaliśmy się. Powiedziałem, że to kończę. Więc tak. Kończ baść, wstydu oszczędź. Ale to nie w tą stronę wiem, idzie. Wiem, taką prowokację zrobiłem, żeby nie było tak. I poza tym tak pani Mickiewicz Łaszynkiewicz. Więc... No, ale cały nie czas... A panu, jak tak was słuchałem, to naprawdę to były takie gorące przemówienia. Ja w to uwierzyłem, że chyba się mimo wszystko gdzieś tam jakaś cząstka was lubi, a na pewno się szanuje. Rozumiem się. Najważniejszy jest szacunek. To bez dwóch zdań, bo niezależnie od reprezentowania różnych form, czy różnego rodzaju kultur, czy chociażby ugrupowań politycznych, ja mam tą cechę, że staram się z każdym rozmawiać i budować ponad podziałami pewne relacje, bo na tym to polega. W tych funkcjach trzeba też to rozumieć. To jest istota chyba tego. No miło się zrobiło. Jakby ktoś się badał tylko tę część, no to właśnie. By pomyśleć, że to jakaś może koalicja. Dokładnie, panowie. Nie przesadzaj. Nie, ale było dobrze. Było dobrze. Nie będzie dobrze. Nie wykluczajmy. Dlaczego nie przesadzajmy? Panowie. Jeszcze, najpierw wybory. Powiem wam, że mieliśmy takie pytania, ale wykluczyliśmy je, bo stwierdziliśmy, że takie rzeczy się mogą zdarzyć właśnie o koalicję. Wykluczyliśmy. No zostawmy to na powybory. 21 jest tutaj. Tak, jest. Ja nie zakładam. Tu czekamy do 20. Ale na razie na wybory. Ale idźmy na wybory. Idźmy na wybory, bo to jest święto demokracji i szkoda tej frekwencji, która nagle okazała się tak niższa. Po fantastycznych
frekwencji jesiennej, dobrej frekwencji w poprzednich wyborach. Teraz było to 50%. No, myślę, że to jest praca dla nas samych. Tak, też tak. Uświadomić ludzi o tym, że ta samorządność jest równie istotna tak. jak polityka. Najważniejsza. No, tutaj ten głos jest najważniejszy tak naprawdę. Największą wagę. Mam osobę, która o 4 głosy nie została radnym. 4 głosy. No nas jest tu więcej. Mogliśmy zdecydować o wyborze. Panowie, tak jak już tu Rafał mówił, ja też, że tak powiem, rozwinę to. Myślę, że ktoś, kto teraz Was ogląda w takim właśnie tym wydaniu pozytywnym, myślę, że może się zastanowić, czy naprawdę nie warto iść na wybory. Ktoś, kto nie poszedł na pierwszą. Zachęcam, zawsze. Także bardzo fajnie. Panowie, znowu przyjemna rzecz. Karolina, ty w końcu odpowiedz coś, bo ja cały czas mówię. Autoprezentacja. Rafał, dokończ, żeby też było, że coś powiedziałeś. Autoprezentacja, powiecie teraz coś miłego o sobie, albo słodkiego. Nie, bardziej konkrety. Co byście chcieli jeszcze zrobić, albo co zrobić, czego na przykład pan prezydent nie zdążył, a co pan Łukasz mógłby zrobić? Coś teraz chcielibyście przekazać też. No, tak, czas dla was, panowie. I teraz mamy taką dla was niespodziankę. Tak. Czas nieograniczony. Możecie mówić, ile chcecie. Dobrze. Żartuję, oczywiście wam tam tego gonga puścimy. Dobrze. Ale nie, no nie ma co. Oczywiście. Nawet... Kontynuując ten wątek tych rozmów, aktywności, to, co na pewno chciałbym, czemu chciałbym nadać trochę więcej energii, to rozmowy z mieszkańcami, z radami osiedli, z więcej spotkań. Każda kampania wyborcza, którą gro czasu spędzam właśnie na rozmowach, napędza. Dodaje takiej masy energii. Można nie spać od 2 w nocy do 7, znaczy można spać tylko od 2 w nocy do 7 rano i czuć się cały czas fantastycznie, bo rozmowy z mieszkańcami po prostu nakręcają. I to może się dziać nie tylko w kampanii, to się powinno dziać cały czas. Ja tak, jestem aktywny, ja nie lubię siedzieć na miejscu, chciałbym coś robić, szukam nowych kanałów, w których mógłbym coś zadziałać, nowych tematów, które zaczynają dopiero się pojawiać, żeby już zaczynać wyprzedzać trochę teraźniejszość i dążyć do przyszłości. No, mam nadzieję, że jestem w tym dobry, bo staram się właśnie zawsze być na bieżąco też z trendami. Nie tkwijmy w przeszłości. Tam został Sienkiewicz. My z Mickiewiczem i sięgajmy po nowe, jak było w pożycie nowe, jak było w wodzie do młodości, jeżeli to dobrze będę, aczkolwiek nie będę cytował, bo to by się skończyło cofnięciem do lica. Idealnie, wcześniej. Szanowni Państwo, ja myślę, chciałbym cały czas podążać drogą, którą obrałem od samego początku. Pan Łukasz ma rację. Rozmowy są tutaj najbardziej konstruktywne. Tych spotkań wiele za mną, wiele realizacji zakończonych. Natomiast wiele jest jeszcze do zrobienia. Wiele ważnych, nie tylko inwestycji, które wymyśla prezydent, ale przede wszystkim konsultuje prezydent z mieszkańcami. Tych potrzeb, które mamy bez liku, związane z pewnymi zaszłościami sięgające dziesięcioleci, związane z niezrealizowaniem potrzeb, jakie w tamtym czasie było trzeba realizować. Ja zawsze sobie stawiam za przykład z książki, którą pan Łukasz się też nieraz pojawiał, no, naszego wielkiego burmistrza, prezydenta Jana Świercza, który jest takim dla mnie pierwowzorem zachowań, działań, które mają w okresie międzywojnia swój rys historyczny. Osoby z zewnątrz, osoby, która przyszła do tego miasta tworząc, budując tą przestrzeń. Tak też postrzegam tą swoją rolę. Bycia menadżerem, bycia realizatorem wielu cennych inicjatyw związanych z rozwojem infrastruktury drogowej. Dzisiaj już nie realizowaniem przestrzeni wspólnych, przestrzeni komercyjnych, przestrzeni związanych z obiektami sportowymi, bo to udało się przez ostatnią dekadę blisko zrealizować. Dzisiaj tworzyć miejsca przyjazne do funkcjonowania, budownictwo komunalne, termomodernizacja, ochrona środowiska, walka właśnie z niską emisją. Te wszystkie działania związane z wykluczeniem komunikacyjnym, polepszeniem warunków, to cel sam w sobie na tą następną kadencję. Super. Panowie, miło było Was tutaj gościć. Była atmosfera bardzo miła, musicie to potwierdzić. Potwierdzam. Potwierdzacie też. Było emocjonujące. Były emocje, ale było naprawdę... Liczy się oglądalność, pamiętaj. To oczywiście, że tak. Mamy nadzieję, że to pomoże Waszym wyborcom w podjęciu decyzji, przekona tych niezdecydowanych. Życzymy Wam
powodzenia. No niestety nie może być dwóch prezydentów, ale o tym tutaj, co mówiliście, po tym, co tutaj mówiliście, wydaje mi się, że naprawdę, tak jak powiedziałem, dużo Was łączy i niech tak zostanie. Bardzo Wam dziękujemy. Ja Wam bardzo dziękuję. Studio Infimedia. A teraz jeszcze proszę, żeby powiedzieli moi współtowarzysze podróży debatowej. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję za to, że mogłam wziąć udział w tej debacie. Bardzo dziękuję. I że panowie się tutaj zgodzili się. Zgodzili. Przyjść i z nami wziąć udział w tej debacie. Dziękujemy za kulturę osobistą. No i za to, że daliśmy radę tę debatę doprowadzić do końca. Bez wpadki, bez opóźnień. Dokładnie. Z gongiem zawsze na czas. Delikatnym opóźnieniem. O, to tam, taka kosmetyka. A ja podziękuję telewidzom, którzy oczywiście zostali z nami do końca. Mam nadzieję, że to też dla Was była forma taka poznania przyszłych kandydatów. I jeszcze raz powtarzam, idźmy na wybory. Może jak będzie brzydka pogoda, to zostaniemy w domu i pójdziemy na wybory. Podobno tak jest. Słońca. W każdym razie życzymy słońca naszym widzom i naszemu Zgierzowi, bo tutaj mieszkamy. Tutaj są nasi przyjaciele, rodzina, bardzo ważna. No i chyba tak naprawdę, nie chcę, żeby to było tak bardzo górnolotnie, ale fajnie by było, panowie, użyję takiego właśnie młodzieżowego słowa, fajnie by było, gdybyśmy naprawdę wszyscy jakoś tak dali siebie chociaż troszeczkę i żeby naprawdę nam się wszystkim lepiej żyło. No bo o to chodzi, o co nam innego chodzi? No o co chodzi? Żeby się lepiej żyło, prawda? Jak najbardziej. Myślę, możemy podziękować i zachęcić wszystkich do tego, żeby wzięli czynny, aktywny udział w najbliższych wyborach 21 kwietnia, w tej drugiej turze wyborów, bo dzięki Państwa głosom możemy decydować wspólnie o tym, jak ma wyglądać przyszłość naszego miasta. Tak. Serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie, za cierpliwość do tej rozmowy, ale myślę, że ona była naprawdę budująca i pokazująca różnice i pokazująca cechy i cele wspólne. Idźmy na wybory. Zawsze warto wybrać się na wybory. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy widzom i panom. Dziękuję. No i oczywiście współprowadzącym. Dziękujemy bardzo.